Dawno temu żył sobie pewien król, który miał żonę imieniem Srebrne Drzewko i córkę, którą zwano Złotym Drzewkiem. Królowa i królewna miały taki zwyczaj, że co rok, tego samego dnia, udawały się razem do doliny, gdzie stała studnia, w której mieszkał mówiący pstrąg. Powiedz mi, moje śliczne rybeńko, zapytała go raz Srebrne Drzewko. Czy to prawda, że w żadnym zamku świata i na żadnym królewskim dworze nie znalazłabyś damy piękniejszej ode mnie? Nie, to nieprawda. Więc kto jest ode mnie piękniejszy? Twoja córka, Złote Drzewko. Wtedy Srebrne Drzewko wróciła do domu, niemal płonąc z wściekłości. Udała się prosto do swojej komnaty i przysięgła sobie, że nie spocznie, dopóki nie udaje się zjeść serca i wątroby Złotego Drzewka. Gdy późnym wieczorem wrócił król, powiedziano mu, że jego żona, Srebrne Drzewko, poważnie zachorowała. Poszedł więc do niej i zapytał, co jej dolega. Tylko ty możesz mnie uzdrowić z tej niemocy. Jeśli tak, to możesz być spokojny. Dobrze wiesz, że zrobiłbym dla ciebie wszystko. W takim razie będę zdrowa tylko wtedy, gdy dostanę do zjedzenia serce i wątrobę mojej córki, Złotego Drzewka. A tak się złożyło, że właśnie wtedy syn potężnego króla zza morza przybył z wizytą, by ubiegać się o rękę Złotego Drzewka. Ojciec królewny dał mu swoje błogosławieństwo, a wtedy obydwoje natychmiast wyjechali z kraju. Natomiast Srebrnemu Drzewku, na polecenie jej męża, podano serce i wątrobę kozła, a gdy je zjadła, od razu wstała z łóżka, zdrowa i w pełni sił. Minął rok i królowa znów udała się do doliny, a tam zadała pstrągowi ze studni to samo pytanie. Powiedz mi, moja śliczna rybeńko, czy to prawda, że w żadnym zamku świata i na żadnym królewskim dworze nie znalazłabyś damy piękniejszej ode mnie? Nie, to nieprawda. Więc kto jest ode mnie piękniejszy? Twoja córka, Złote Drzewko. Ona już od dawna nie żyje. Minął już rok, odkąd zjadło mi serce i wątrobę. Okłamano cię. Twoja córka żyje i jest żoną księcia z pewnego potężnego królestwa. Srebrne Drzewko wróciła do domu, a tam uprosiła króla, by przygotował dla niej okręt. Chcę odwiedzić moją drogą córeczkę, której nie widziałam od tak dawna. A kiedy okręt był już gotowy, wyruszyli w rejs. Srebrne Drzewko osobiście stanęła za sterem i kierowała statkiem tak, by jak najszybciej dotarli do celu. Mąż Złotego Drzewka był akurat na polowaniu, gdy okręt jej ojca przybił do brzegu. O nie! Zawołała, gdy tylko go zobaczyło. Moja matka płonie tu, żeby mnie zabić. Nie obawiaj się. Schowaj się w swojej komnacie, a my zamkniemy drzwi i dopilnujemy, by nie mogła się do ciebie zbliżyć. A wtedy na pewno nie zdoła cię skrzywdzić. Odpowiedzieli jej służący. I tak też się stało. Jak tylko zjawiła się Srebrne Drzewko, zaczęła głośno wołać córkę. Wyjdź i przywitaj się ze swoją matką, która przybywa do ciebie z wizytą. A Złote Drzewko odpowiedziała, że nie może wyjść, bo jest zamknięta w swojej komnacie. W takim razie wysuń przynajmniej swój mały palec przez dziurkę od klucza, bym mogła go ucałować, córeczko. Wtedy Złote Drzewko wysunęła swój mały palec, a Srebrne Drzewko wbiło w niego zatrutą szpilkę i jej córka padła martwa na ziemię. Kiedy książę wrócił i zastał żonę nieżywą, wpadł w rozpacz. A ponieważ śmierć bynajmniej nie uczyniła kobiety mniej piękną, zdecydował się nie grzebać jej w ziemi. Zamiast tego umieścił Złote Drzewko w komnacie, do której nikt inny nie miał dostępu. Jakiś czas później książę poślubił inną kobietę, a jego nowa żona stała się panią całego domu, oprócz tego jednego pokoju, do którego klucz ciągle nosił przy sobie. Któregoś dnia zostawił go jednak na widoku, a wtedy kobiecie udało się dostać do tajemniczej komnaty. Gdy weszła do środka, spostrzegła, że spoczywa tam najpiękniejsza pani,
jaką kiedykolwiek widziały jej oczy. Spróbowała obudzić śpiącą, a kiedy nią potrząsała, zobaczyła, że w jej palec wbita jest zatruta szpilka. Wyciągnęła ją więc, a wtedy złote drzewko otworzyła oczy i wstała. Żywa, zdrowa i jeszcze piękniejsza niż przedtem. Późną nocą książę wrócił do domu z polowania. Ponieważ wyglądał na bardzo przygnębionego, druga żona spytała go: co mogłabym zrobić, byś się uśmiechnął? Ach, nic nie zdała tego sprawić. Uśmiechnąłbym się tylko wtedy, gdyby złote drzewko wróciła do życia. W takim razie, zajrzyj do komnaty piętro niżej, a zastaniesz ją tam żywą. A kiedy książę przekonał się, że złote drzewko naprawdę wróciła do życia, uradował się i obsypał ją pocałunkami. Wtedy jego druga żona powiedziała: skoro to ją poślubiłeś jako pierwszą, najlepiej będzie, jeśli odejdę, byście mogli żyć razem. Nie, nie odchodź, bo chcę mieć was obie u swego boku. Minął rok i srebrne drzewko znów udało się do doliny, a tam zadało pstrągowi ze studni to samo pytanie. Powiedz mi, moja śliczna rybeńko, czy to prawda, że w żadnym zamku świata i na żadnym królewskim dworze nie znalazłabyś damy piękniejszej ode mnie? Nie, to nieprawda. Więc kto jest ode mnie piękniejszy? Twoja córka, złote drzewko. Ona już od dawna nie żyje. Minął już rok, odkąd ukułam ją zatrutą szpilką. A mimo to ona wciąż żyje. Srebrne drzewko wróciła do domu, a tam poprosiła króla, by dał jej swój okręt i pozwolił jej odwiedzić córkę, której nie widziała już od tak dawna. Potem osobiście stanęła za sterem i kierowała statkiem, tak by jak najszybciej dotarli do celu. Mąż złotego drzewka był akurat na polowaniu, gdy okręt jej ojca przybił do brzegu. O nie! Zawołała, gdy tylko go zobaczyła. Moja matka płynie tu, żeby mnie zabić. Nie masz się czego bać, odrzekła na to druga żona księcia. Chodźmy do portu, by się z nią przywitać. Srebrne drzewko zeszło na ląd. Zbliż się, moje kochane złote drzewko, powiedziała, a dostaniesz od swojej matki wspaniały napój. W tym państwie jest taki zwyczaj, odpowiedziała druga żona księcia, że to ten, który częstuje, sam musi wypić pierwszy łyk. Srebrne drzewko przytknęło kielich do ust, udając, że pije. A wtedy druga żona uderzyła go dłonią, tak, że odrobina znajdującego się w nim płynu spłynęła złej królowej do gardła, a ta padła nieżywa na ziemię. Teraz wystarczyło już tylko zanieść jej ciało do domu, a następnie pochować. Od tej pory książę i jego dwie żony mogli już żyć spokojnie i szczęśliwie, a przynajmniej tak to wyglądało, gdy ich tam pozostawiłam.